Dzień dobry Państwu. Za chwilę zrobię odczyt tarota Akaszy dla ryb na tydzień 43 roku 2023. Odwrócony Archanioł Gabriel. Pojawią się problemy w komunikacji. Nie będziecie potrafili się dogadać z innymi. Może to doprowadzić do różnych nieporozumień i konfliktów w pracy, rodzinie, w każdej możliwej dziedzinie. I tutaj widzimy wyjaśnienie. Odwrócona Arka Przymierza. Jest to zerwany kontrakt, jakaś umowa biznesowa. Popatrzcie, że ten problem, który się pojawia w waszych biznesach, w waszej pracy, związany jest właśnie z tą komunikacją, czyli poszła jakaś zła informacja, doszło do nieporozumienia. Musicie uważać na to, co mówicie i z wyjątkowo wielkim zrozumieniem słuchać tego, co inni chcą wam przekazać. Kolejna karta to odwrócona szachownica. Jest to ciąg dalszy nieporozumień, tylko one rosną do tak wielkich rozmiarów, że dochodzi do zerwania relacji międzyludzkich. Na podstawie obserwacji zdobytych informacji zaczynacie widzieć, rozumieć, jak różni ludzie, karty mówią tutaj właśnie o pracy w tym środowisku, działają przeciwko wam, udają przyjaciół, wspaniałych współpracowników, ale oni myślą tylko o swoich własnych interesach. To wielcy egoiści i wy opuszczacie ich. Ta karta mówi o tym, że zostawiacie to złe dla siebie środowisko. A tym środowiskiem jest właśnie praca. Tylko musicie uważać na jedną rzecz. Archanioł Gabriel mówi o tym, że te informacje, które doprowadziły do zerwania umowy biznesowej, do opuszczenia przez was danego środowiska, danych ludzi, że te informacje mogły zostać przez was źle zrozumiane, źle zinterpretowane i rzeczywista sytuacja wcale nie musi być tak straszna, jak ta, którą sobie w waszych umysłach narysowaliście. Pojawia się kolejny archanioł, tym razem Rafał. On odpowiada za rodzinę. Jest to patron rodziny. Przynosi wam miłość, przepiękne emocje, zdrowie. Karta mówi o tym, że w waszych rodzinach wszystko będzie w porządku. Będzie miłość, szczęście, radość i zdrowie. To oznacza, że te problemy w pracy nie wpłyną na wasze życie prywatne, nie wpłyną na wasze rodziny. Tutaj wszystko będzie dobrze. Mamy tutaj kolejną rodzinę. Tym razem rodzinę duchową. Karta jest odwrócona, więc ta duchowa opieka nie będzie przez was odczuwalna. Będziecie żyć po prostu światem materii. Rodzina, praca, ale nie duchowość. Narodziny. I tu właśnie mamy rodzinę w świecie materii. Jest to przepiękna karta. Jest tutaj tyle szczęścia, radości. Karta mówi o ciąży, narodzinach dziecka, o stworzeniu poważnego związku, ale także o wielkich projektach waszych życiowych, które możecie właśnie rozpoczynać. Jest to nowy początek, piękny dla was początek. Popatrzcie na serce piramidy. Dwie połówki spotykają się ze sobą. Nie jest to przypadkowe spotkanie. Czas i miejsce zostały ustalone przez ich wyższe ja. To oznacza, że on i ona cokolwiek sobie nie myślą, czegokolwiek nie robią w swoim życiu, zostaną naprowadzeni przez swoje wyższe ja na siebie. Oni muszą się spotkać i stworzyć związek. I popatrzcie na kolejną kartę.
Jest to karta źródła, karta jedności, energii, która jest, światła, które wam świeci. Ta karta stoi nad Archaniołem Rafałem, który odpowiada za szczęście w rodzinach. Karta stoi za spotkaniem bratnich dusz, może bliźniaczych płomieni. A ta z kolei karta stoi za narodzinami. Jest to potężny przekaz, potężna energia. Oko piramidy, architekci, popatrzcie, że wy tutaj jesteście architektami. Znów jest on i ona. Odnieśli sukces w świecie materii. Dobra praca, pieniądze, stanowiska, status społeczny. Oni tworzą firmy, budowle. Po prostu realizują swoje ziemskie cele. I co bardzo ważne, architekci także nie są związani z duchowością. Czyli mówimy tutaj o spojrzeniu czysto materialnym. Jeśli chodzi o związki w tym rozkładzie, w sercu piramidy mamy związki karmiczne, bardzo bliskich dusz, związki umówione jeszcze w wyższym świecie przez wyższe ja, związki, które będą opierać się na wielkiej miłości, związki, które stworzą wspaniałe rodziny. Ich szczęście gwarantuje samo źródło. Budować będą wielkie rzeczy w tym świecie. Osiągać wielkie sukcesy. Praca i finanse. Z powodu jakiegoś nieporozumienia, źle zrozumianej informacji, pojawia się zerwanie umowy biznesowej. Odejście od pewnych osób, które w waszej ocenie działały przeciwko wam. Wyjątkiem za to są ogromne sukcesy w pracy i finansach dla szczególnych rodzin, które żyją w wielkiej miłości, którym świeci i patronuje samo źródło rzeczywistości. Jeśli chodzi o zdrowie, Archanioł Rafał, który odpowiada także za zdrowie i samo źródło, karta narodzin, jest to dobry czas dla zdrowia. Żadnych zagrożeń tutaj nie widać. Twórczość i kreatywność. Karta narodzin wspiera każdego, kto chce stworzyć coś nowego, rozpocząć nowy rozdział w swojej historii. Więc jest tutaj wsparcie także dla twórców, architektów, którzy w tym świecie chcą coś stworzyć, coś zbudować i odnieść sukces. Duchowość i podróże. Rozkład mówi bardzo mocno o waszym życiu w świecie materii. Praca, związki, rodziny, duchowość jest tutaj odcięta. Jesteście bardzo mocno uziemieni. Co nie znaczy, że nie macie potężnej duchowej opieki. Świeci wam samo źródło. Są odpowiedni boscy posłańcy, którzy będą się wami opiekować. Choć wy sami nie będziecie tego duchowo postrzegać. Po prostu tą dobrą pasce, dobrą energię będziecie wykorzystywać w odnoszeniu sukcesów tutaj na ziemi. Podróży tutaj nie widać. Bardzo mocno będziecie coś budować. Rodziny, biznesy w swoim miejscu, tu gdzie jesteście. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.